You got to let it go. You got to let it go. Hejo, zobaczycie co zakupiłam, jak będę w domu. Ale teraz idziemy, tada! Yo sushi. Ostatnio wam nie nagrywałam właśnie vloga stąd. A teraz nagram! Sorry za muzę. Jedziemy. A tutaj nasz shopping. Trochę widać. No kolejka jest kolejka, bo jest pysznie. No mam nadzieję, że nie wypipka na muzy. Jak wypipka to będę musiała obciąć. Odsłoń. Jedzenie, salata. No i mamy kolejeczkę. No i hejo, hejo, odzywa się mistrzyni vlogowania dzisiaj. Trzeci raz już nie włączyłam kamery i coś wam do was chcę mówić. No, także jak widzicie, my siedzimy w tym Yo Sushi. To jest dokładnie... Wszystko mi poleciało, spoko. Poczekajcie, bo tu nie ma gdzie się położyć. Oli, weź połóż mi to na torebkę moją. Mam mi torebka, nic się nie dzieje. Krzesła są takie, że nie ma właśnie wieszaczków. To jest jedyny minus, że nie ma gdzie się położyć, powiesić. Jesteśmy w Yo Sushi, w końcu już wam pokażę. O, tak to wygląda. Zamówiłam sobie właśnie piwo pierwszy raz. Czekajcie, te sosy jakieś mi tu przeszkadzają. Dobra, już się położyłam. Siedzimy w takim miejscu. Prawie, że w tym samym co ostatnio, to byłyśmy obok. Bardzo proszę, karta. No i teraz na vlogu wam pokażę. Zamawiacie sobie właśnie to, co sobie życzycie. Fajnie, że są obrazki, nie musicie się nic domyślać. Trafiłyśmy jeszcze tutaj na jakąś promocję, gdzie mamy Blue Monday, czyli taki niebieski poniedziałek, gdzie każda z tych tutaj rzeczy, które widzicie, są po 3 funty. Także taka oto promka, fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa. Tak patrzę, Oli właśnie zamówiła sobie to. A, to, sorry. Oto, salmon and avocado. Ja zamówiłam sobie ryż. Czaiłam się jeszcze na frytki, ale wzięłam sobie ryż z warzywami. Także to z tej karty. Czekajcie, bo to nie ma zbyt dużo miejsca. O, a tu chodzi o to, że taki kolor, jaki tutaj wam odpowiada, to ceny macie na... O tu, tutaj macie ceny. Za każdy taki kolorowy półmiseczek. Tutaj są desery. Ostatnio właśnie Oliwia jadła w sumie takie coś i to. Także te dwa już próbowała i naprawdę pyszne, jakbym ja miała decydować, to nie wiem, czy to nie było lepsze. Fajne ciasto w tym było. Ja jadłam ten makaron. I te krewetki, jeżeli gdziekolwiek będziecie je widzieć, to ja wam je polecam, czy to jest to przepyszne. Przepyszne. No i też się czaiłam ostatnio na zupę, ale no, wszystkiego naraz nie zjem. Tak to wygląda, zobaczcie. Niam, 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 niam. A piwo wziąłem jakieś takie, nie wiem, podobno jest bardzo popularne, japońskie, chińskie czy coś. Dry Asahi, nie wiem jak się to wymawia. A siedzimy w takim miejscu, które po prostu uwielbiam. Mogłabym tu siedzieć pół dnia. Naprawdę, jest cudownie. I z zakupów jestem mega zadowolona, zobaczycie dlaczego. Kupiłam fajną, bardzo fajną rzecz w bardzo fajnej cenie. Obawiałam się, że ta cena będzie razy dwa, a było inaczej. Także wszystko zobaczycie, jak już dojedziemy do domku. I też wam opowiem o pewnym zdarzeniu, które będzie miało miejsce w środę, a ja przede mam wolne. I prawdopodobnie znajdę się tutaj wieczorem, ale po co i na co, to zobaczycie w środę.
A tymczasem się rozłączam i odezwę się do Was, pokazując Wam, jak już przyjdzie jedzonko, jak to wygląda. Czekaj, ale pachnie. No i zobaczcie, wjechał ryż i wygląda tak, a pachnie? Ale mięciutki. Miam, miam. Dobra, dziewczyny, uwaga. Umiałam ostatnio. Ostatnio, ale powiedz, że dawałam radę. Oli była zdziwiona, że dawałam radę. Uwaga. Nie wiem, jak to robiłam wtedy. Zaraz opanuję, ale teraz ciężko, bo jakoś tak, wiecie, jak nagrywam, to się spinam. Dobry. Ale dobry. O kurde, i ze szczympiorkiem. Dobrze posolony. Szczypiarek daje dużo fajnego smaku. Nie wiem, co to jest to. Sezam. Taki czarny, a nie biały? Biały sezam, a to chyba jakieś te chia shia. No w każdym razie już mam ryż i jest przepyszny. Mogę Wam polecić. I czekam na moje krewetki, które są po prostu sztosem. No i też pokażę Wam to, o co Oliwia wzięła, bo to ładnie wygląda, więc też Wam pokażę. Więc jak jesteście w trakcie posiłku, to życzymy Wam smacznego. No i uwaga, uwaga, przyszły moje krewetki. Wyglądają po prostu przepięknie. Polecam Wam serdecznie. Jest to przepyszne danie. Przepyszne i wygląda też przepysznie. Także smacznego. No i teraz zobaczcie, przyszło Oliwii jedzenie. Jak to wygląda w ogóle. A słuchajcie tego. Normalnie rybka. Smacznego, kochanie. Pokaż, jak to jesz. To jest przepyszne, to jest kozak. To nie wiem, Oli powie. Smacznego. No i hejo, hejo, poczekajcie tylko sobie z Wineringa. Jesteśmy właśnie, słuchajcie, w Primarku i jest jakaś taka nowa kolekcja. Nie wiem, nie mam pojęcia tak naprawdę, z czego to jest podróbka, ale czegoś na pewno. I mamy tutaj, słuchajcie, cienie. Kremowe cienie do powiek. Jak mi się uda, to Wam to pokażę. Poczekajcie. Uno momento. Tylko otworzę. Wygląda to tak. A jeżeli chodzi o skórę, to wygląda to tak. W sumie powiem Wam, że to no, nie jest to brzydkie. Na środek powieki, kto wie. Nie wiem, czego to jest właśnie podróbka, także jak kojarzycie po opakowaniu, to bardzo proszę dajcie mi oczywiście znać. Mamy takie różne kolory. Jakieś niebieskie, mamy taki szary, srebrny. Mamy tutaj kredki. Fajna kolekcja, nawet ładne te cienie. 7 funtów, taki kremowy, naprawdę na długo starczy. No i tu Wam też pokażę i z tego też jest, no nie mogę skojarzyć, czego to może być podróbka, szczerze Wam powiem. Pomadki matowe i nie tylko i tutaj dalej jeszcze tak, o. I to tu mamy 3-1, dobra, już wiem. Jeju, poczekajcie, Benefit, podróbka Benefit. No oczywiście to jest podróbka Benefit. Benefitu to znaczy to mi się kojarzy, z tym hello coś tam. Chyba, że jeszcze z czymś, to dajcie znać. W każdym razie to mamy tutaj nowości. Ja się temu przyjrzę, tamta paleta mnie już korci. Tam mnie korci i to mnie korci. Także ja się tu przyglądam i za chwilę się do Was odzywam. No i hejo, hejo. Uśmiałam się, spłakałam się. Słuchajcie, ja chyba zmyłam sobie cały makijaż. Tak, tam patrzę dziecko. Słuchajcie, my siedzimy właśnie w przymierzaniu, to jest beznadziejne. Jesteśmy w Primarku. Ja wybrałam sobie tak naprawdę tylko bluzę, którą Wam pokażę od razu, bo ja ją na pewno biorę. Wzięłam sobie jakieś 3 staniki takie sportowe i jedną paletkę, która jest jakąś tam nowością. I wiem, że jest to, słuchajcie, podróbka, na bank podróbka czegoś, tylko jakoś tak nie bardzo mogę skojarzyć, czego to może być podróbka, więc może Wy będziecie wiedziały, jak ona wygląda. Jest to jakieś stoisko z wegańskimi, słuchajcie, kosmetykami. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Wygląda strasznie takie światło, ale to takie światło niestety, to wszyscy tak wyglądają. Ma ona lusterko, jak widzicie, i ma takie kolory. Nie, tata. Takie. Jestem na ciebie bardzo. Takie. Takie ładne kolory, takie bardzo neutralne. Najbardziej mi się spodobała i powiem Wam, że w ogóle jestem w szoku, bo 14 funtów. No ale chcę przetestować dla Was, także wzięłam. No i co? I czekam. Oli poszła się mierzyć, a ja czekam jeszcze stąd, tylko idziemy do Butsa i wracamy.
Jedzenie było przepyszne. Jak ktoś jest stąd, to Wam polecam serdecznie. Yo, sushi. No, także ja czekam na oliwkę i zaraz spadamy. Pip, ale by się zdarzyli. No i hejo, hejo, jest godzina, słuchajcie, przed 17:00 i my właśnie już kończymy nasz shopping i będziemy zwykać do domu. Byliśmy zjeść. Pogoda się trochę wypogodziła, muszę Wam powiedzieć, bo już ani nie jest chłodno, ani nie wieje, ani tym bardziej nie pada. Za to jest straszny ruch na ulicach. Dobrze, że idę na zielonym świetle. Pani chciała przejechać. No way. No, także co? My spadamy, słuchajcie, już do domku. Także nasz vlog, chciałam powiedzieć, nasz vlog dobiegł końca. Dawno nie nagrywałam, więc wybaczcie mi te jakieś tutaj słowne pomyłki. Ledwo idę. Poniosą jeszcze torby. Oli z tyłu też niesie torby. Niewiele zakupiłyśmy w Primarku, ale za to będzie po linie kosmetycznie, także kosmetycznie zaszalałam, z czego bardzo, 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 bardzo się cieszę, no bo w końcu na to zapracowałam. Także to tak. Co, ja się z Wami będę żegnać. Odezwę się do Was już z holem zakupowym, kosmetycznym i nie tylko z domu, ale to już całkowicie w oddzielnym filmiku, także póki co ja się z Wami żegnam. Przepięknego Edynburga. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Ajo!